Rozpoczynają się szóste koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej, których organizatorem jest Konecka Rada Rycerzy Kolumbów, a także parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich. Na ich finał koncert da Maciej Miecznikowski, przez wiele lat frontman znanej grupy Leszcze. W sobotę o 20:30 na placu przy parafii przy ulicy Robotniczej będzie miała miejsce projekcja filmu Bezcenny Dar. W niedzielę o 12:15 KDKH zostaną oficjalnie zainaugurowane w parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Na wtorek przewidziano rajd rowerowy, start o 16:00. Środę i czwartek odbędą się gry i zabawy z piłką nożną na boisku przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a poprowadzi je Akademia Piłkarska Champions. W czwartek o 19:00 zaplanowano ognisko patriotyczne z historią w tle. W piątek o 17:00 spod parafii przy ulicy Robotniczej wyruszy rajd pieszy, a zwieńczeniem tegorocznych Koneckich Dni Kultury Chrześcijańskiej będzie parafialny festyn, który rozpocznie się w niedzielę 25 czerwca na placu przy kościele przy ulicy Robotniczej. Na pikniku na przybyłych czeka mnóstwo atrakcji. Przejazdy bryczką, loteria fantowa, pokazy strażackie i policyjne, poczęstunek z grilla i grochówką z kuchni polowej, słodkie wypieki, wata cukrowa i wiele innych. Na scenie pojawią się lokalni muzycy, zespoły chrześcijańskie, a na finał koncert da Maciej Miecznikowski, frontman znanej grupy Leszcze. Zapraszamy do udziału.